Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Van Navigator. Jestem Piotr i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. A tematem tego materiału filmowego jest uchwyt do tej dużej nawigacji, którą tutaj widzicie, bardzo blisko kierownicy. W tym materiale filmowym wytłumaczę Wam, dlaczego właśnie ta nawigacja jest tu, tak bardzo blisko kierownicy. Z jakich elementów zrobiłem uchwyt do tej nawigacji, jak go zamontowałem, co trzeba wykonać, żeby... Jakie prace, jakie czynności trzeba wykonać, żeby go przykręcić w krafterze, co trzeba tutaj zdemontować, jak to zdemontować i tak dalej, i tak dalej. A na samym końcu tego filmu będzie takie moje podsumowanie. Po prostu podzielę się z Wami moimi już wrażeniami z jazdy samochodem z tak blisko zamontowaną nawigacją. Już wykonałem trochę kilometrów moim kamperem. Używałem tą nawigację i muszę Wam powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, a nie, to usłyszycie na samym końcu filmu. Ten temat tego materiału filmowego sami mi żeście podsunęli. Ja w ogóle o tym nie myślałem, jak wykonywałem ten uchwyt, żeby nakręcić na ten temat film. Ale tak się złożyło, że jak to zmontowałem, uruchomiłem, to zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem na Face'a, na grupę Van Navigator, na którą Was serdecznie zapraszam, tych, którzy jeszcze nie są członkami tej grupy. Wrzuciłem to na mój profil na fejsie, do zakładki społeczność, na moim kanale na YouTubie. No i zaczęły się pytania, z czego to wykonałeś, jak to zamontowałeś, dlaczego w tym miejscu, a nie powiedzmy tam, gdzie jest normalnie lusterko wsteczne, albo gdzieś tam na desce tej rozdzielczej, czy tam na kokpicie, jak to tam się nazywa. Odpowiedziałem na tych kilka pytań, ale mam tą świadomość, że nic tak lepiej Wam nie udzieli odpowiedzi na Wasze pytanie, jak zrobiony materiał filmowy, w którym ja tłumaczę, co i jak, z czym zmontowałem, z czego wykonałem i tak dalej. Odpowiadając na to pytanie, dlaczego nie u góry, dlaczego nie na dole, odpowiedź jest bardzo prosta. To miejsce u góry mam już rozplanowane, jest w tej chwili tutaj rejestrator jazdy, docelowo pojawi się tutaj jeszcze kiedyś elektroniczne lusterko wsteczne, taki mam plan. Natomiast jeżeli chodzi o tą półkę na kokpicie, po prostu ekran tej nawigacji byłby dla mnie za daleko. I tutaj nie chodzi o to, nie chodzi mi o odległość wzrokową, tylko rękę mam za krótką. W związku z tym miałbym no już pewnego rodzaju problem, żeby sięgnąć do ekranu. A muszę Wam powiedzieć, że ta nawigacja jest na tyle fajna, że w trakcie jazdy warto jest ją mieć po prostu pod ręką. Zaraz to zobaczycie dlaczego. Zobaczcie, ta nawigacja jest totalnie pod ręką, jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodne. Wszystko jest bardzo łatwo dostępne. W trakcie jazdy mogę sobie albo palcami powiększać ekran, albo pomniejszać, albo powiększać, zmieniać jego skalę wyświetlania, albo przyciskami plus, minus, albo po prostu tak, jak to robimy na zwykłych tabletach. Tak jak powiedziałem, tu jest taka odległość między ekranem a kierownicą, także bez najmniejszego problemu mogę tu manewrować. Mam dostęp do manetki biegów, dostęp do radia, niepotrzebnie włączyłem. Tutaj mam ten nawiew powietrza. Jeżeli ma taką potrzebę, to i chcę sobie powiedzmy zadzwonić, ale ostrzegam, tego nie możemy robić w trakcie jazdy. Mam tutaj panel, wybieram połączenie telefoniczne, albo ja odbieram to już w zależności od tego, co potrzebuję. Tu z tyłu są dwa przyciski odgłośności, plus i minus. I dlatego, jak widzicie, to położenie tego ekranu, tej nawigacji w zasięgu mojej ręki daje naprawdę dużą swobodę używania tej nawigacji. Mógłbym to robić, gdybym miał gdzieś tu, jeszcze od biedy tak, w tym miejscu, gdzie jest normalnie lusterko wsteczne, ale tam dalej ja już bym po prostu nie sięgnął, jeżeli to byłoby gdzieś tutaj na tym kokpicie. Wiem, że są nawigacje wbudowywane w tych miejscach, ale raz, że kąt widzenia, trochę kiepsko to jak dla mnie przynajmniej by wyglądało, i też gdzieś muszę, jest to praktycznie już no, poza, no nie powiem, że poza zasięgiem ręki, ale muszę ją całą dokładnie wyciągnąć. Natomiast problem jest z tym, jeżeli chcę sobie tak w trakcie jazdy tylko ruszyć paluchem, coś przyłączyć, to jest tutaj wszystko łatwo dostępne. Tak więc jak widzicie, jak dla mnie, to jest takie najbardziej optymalne rozwiązanie właśnie w tym miejscu. Tak to wygląda z przodu. Po zdjęciu już nawigacji to jest ten uchwyt magnetyczny. Pod spodem jest
taki okrąg, o tutaj go widzicie, to jest podstawa. Całość, ten element plus ten uchwyt, to jest na wyposażenie konkretnie tej nawigacji. I to całość jest przymocowana, jakiś taki element od czegoś mi został, taka blacha metalowa, a to może być dowolna jakaś inna płaska historia. Dlaczego tak to zrobiłem, to potem się dowiecie, dlatego że to jest druga wersja tego mocowania. Głównym takim elementem nośnym jest ten płaskownik aluminiowy, który tutaj widzicie. I za nim tu od spodu jest resztka uchwytu dla telefonów komórkowych, dla smartfonów, które mocuje się do kratek wentylacyjnych. I pierwotnie ta całość, ten cały element oryginalny był zamontowany tylko w tych dwóch punktach. Ale wtedy miałem tą nawigację zbyt blisko kierownicy i za bardzo przesuniętą w lewą stronę. Więc musiałem ją przesunąć troszkę w prawą stronę, no i wtedy zaistniała potrzeba zrobienia jeszcze jednego punktu mocującego. I ten punkt mocujący jest tu. Ta śruba to też jest element uchwytu samochodowego do montażu tabletów. To jest taka po prostu długa śruba i to taki płaski element z tworzywa sztucznego. To są też wszystko składowe uchwytu samochodowego do mocowania tabletów. To kółko, które tu widzicie, ono jedynie jaką pełni funkcję, będzie docelowo czymś innym zastąpione. Chodzi o to, że tu jest takie ucho i chodzi o to, żeby je wcisnąć między to ucho, żeby to nie pracowało. Jak ja to wszystko porozkręcam, to będziecie widzieli to dokładniej w kawałkach. Tak wygląda całość po zdemontowaniu już tej nawigacji. Tego elementu, już powiem Wam tak szczerze, nie będę tego odkręcał. To już jest za dużo pracy. Ten element w oryginale właśnie wygląda w taki sposób. To jest podstawa i takie ucho, które wykorzystałem. Nie pamiętam, do czego to było. Tu jest śruba mocująca i dzięki niej, jak to poluzujemy, to ucho możemy przesuwać do dołu albo do góry. Dzięki temu macie taką łatwiejszą możliwość dobrego spozycjonowania otworu, do którego tu jest. To jest ten taki trzeci punkt podpierający. Natomiast to, co zostało tutaj, jak widzicie, to jest ten płaskownik aluminiowy, który, ja go zaraz odkręcę, zobaczycie, jak on cały wygląda. I on jest przykręcony tutaj w środku. O, już widzicie, jest przykręcony tu w środku do tej kieszeni. Wiem, że nie w każdym samochodzie są tego typu rozwiązania, no ale zawsze coś tutaj w tej przestrzeni jest. Spróbuję Wam teraz pokazać, jak się dostać tutaj do tej kieszeni, żeby to przykręcić, bo trzeba ten cały element tutaj zdemontować, trzeba z tej kratki wentylacyjnej. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba odpiąć tą ramkę, która tutaj jest na tym panelu od radia i klimy. Nie wiem, zobaczymy, czy mi się uda to zrobić jedną ręką. Prawdę mówiąc, to lepszym rozwiązaniem jest jakiś płaski element, ale już wyskoczyło. To jest tak, tu jest jeden punkt mocujący, tu jest następny, ale zaraz pojedziemy z tym wszystkim do dołu. Okej, i to jest zdemontowane. Zanim to odłożycie na bok, pamiętajcie, trzeba ten kabel łączący odpiąć. Chcę Wam pokazać jedną rzecz. Jeżeli cokolwiek będziecie chcieli przykręcić do tego typu elementu, do każdego elementu w samochodzie i powiedzmy wyznaczycie sobie punkty mocowania, powiedzmy w tym miejscu, ja mam tutaj drugi pod spodem, pod tym uchem, to zanim to zrobicie, zobaczcie dokładnie, co tutaj jest. Jak widzicie, ja pierwotnie chciałem to zamontować trochę wyżej, ale tu mam jeden ten punkt mocujący i tu ledwo znalazłem miejsce obok tego drugiego punktu mocującego. Także bardzo, bardzo zwracajcie uwagę na to, jeżeli cokolwiek przykręcacie do tych elementów, najpierw sobie to dokładnie obejrzycie od spodu, co tam jest, jakie to stwarza Wam możliwości montażowe.
Teraz pozostaje nam do zdemontowania ten jeden element, ta maskownica, nie wiem jak to nazwać. Tu jest jeden punkt, gdzie jest wkręcona śruba, to jest na imbus. I na dole jest tutaj jeszcze gdzieś, tutaj jest następny. Sorry, że mam taki bardzo poważny głos w tej chwili, a ja tak muszę patrzeć się na ekran mojego smartfona, żeby widzieć, co dokładnie filmuję. Jakoś muszę skorelować moje ruchy rąk z tym, co widzę na ekranie, jest to trochę trudne. No i jeszcze dodatkowo muszę to wszystko jakoś demontować. I skupić się na tym, co chcę Wam powiedzieć. Śruby wykręcone, także teraz ten element jest do zdemontowania i żeby go ściągnąć, musicie go delikatnie tu do góry. Aha, a już nawet powolutku idzie. I do siebie pociągnąć. Trochę od dołu, trochę z boku, to się wszystko bardzo łatwo wypina. Ten cały element, żeby ściągnąć, ten srebrny, musicie go zdemontować łącznie z tym takim plastikowym kubkiem, razem. Główny element nośny to jest ten element wykonany z płaskownika aluminiowego. Jak widzicie, on jest zakrzywiony i to wygięcie tutaj też jest pod pewnego rodzaju kątem. Oczywiście będziecie musieli to w każdym modelu samochodu dopasować sobie wszystko bardzo indywidualnie. Ja powiem Wam tylko tak, że zanim zabrałem się za wyginanie tego elementu, to wycinałem sobie takie paski z grubego kartonu i tak je dopasowywałem, żeby mniej więcej gdzieś tak po środku tutaj tego elementu był otwór celujący w ten tutaj, o, w to miejsce tego uchwytu. Jak widzicie, to jest przykręcone po prostu śrubą. I to jest główny element nośny całej tej konstrukcji. Drugim elementem, który się pojawia, to jest element właśnie, który mocujecie, czyli ja mam zamocowany w tym, do tej kratki wentylacyjnej. To jest właśnie taka końcówka od uchwytu. Tu był ten cały przyczepiony uchwyt od smartfona. To są typowe uchwyty samochodowe do smartfonów. Kupicie takie elementy na Allegro, na AliExpressie. Wszędzie to kosztuje naprawdę grosze. Fajne jest właśnie to, że tu jest ten główny zaczep, który wjeżdża za kratkę. A te dwa elementy tutaj wchodzą do środka, do kratki. I zadanie tego elementu jest ustabilizowanie i podparcie tej dolnej części, żeby ona nie pracowała, żeby to było stabilizowane. I w pierwotnej formie, w pierwszej wersji w ogóle tego uchwytu, ja miałem tylko tak to zrobione. I cały uchwyt od nawigacji był przykręcony tutaj do tego płaskownika aluminiowego. Ale tak jak już mówiłem, potem miałem taką potrzebę, żeby przesunąć to troszeczkę w bok, w tą stronę, tam w tamtą stronę, w związku z tym no, zaistniała potrzeba zrobienia trzeciego punktu podparcia i potem się pojawiło to dodatkowe mocowanie. Następny element to jest blacha, która przychodzi tutaj. Przychodzą te dwa. Nie dziwcie się, że to jest tak powiercone, ale tak mówię, to już jest, tak naprawdę to jest trzecia wersja. Druga pośrednia troszeczkę mi nie wyszła, więc ta blacha idzie w to miejsce i tu jest ten trzeci punkt podparcia. Tutaj musi być w tym miejscu śruba jedna, tu jest druga śruba, w to miejsce przychodzi przekładka plastikowa, mam na myśli to ucho, i wtedy od zewnątrz za uchem przychodzi jeszcze jedna śruba. Dzięki temu to wszystko nie wchodzi do środka, nie pracuje, jest to usztywnione. I tak powiedziałem, ten trzeci element tutaj, możecie zrobić jakiekolwiek inne rozwiązanie. Mi to dało ten komfort, że mogłem sobie dokładnie doregulować pozycję tego zaczepu. Mogłem przesunąć do góry, do dołu, to tak wygląda z boku.
dało mi to, powiedzmy, łatwość tego montażu, bo nie wiedziałem dokładnie, jak by to wyglądało, gdybym się wwiercił od razu w tą ramkę oryginalną, która jest montowana w samochodzie, dzięki temu elementowi. Wydaje mi się też, że jest to troszeczkę sztywniejsze połączenie, dlatego że ten element przenosi na siebie różnego rodzaju siły działające, jak ta nawigacja jedzie, auto jest trochę się rusza, trzęsie. Ten element przenosi na siebie, przyjmuje na siebie obciążenia, natomiast te dwie śruby, które tutaj są, one już tych obciążeń tak nie przenoszą, dzięki temu mam pewność, że to połączenie z tym plastikiem, który jest stosunkowo cienki, że mi się to po prostu nie rozwali. A teraz zmontuję to z powrotem. Do zamontowania te dwa elementy już muszą być ze sobą, muszą po prostu przez siebie przechodzić, ponieważ inaczej tej siwej nakładki, przynajmniej tak jest w moim wypadku, nie założycie. To już musicie sobie tak ułożyć i potem najpierw wpinany jest ten kubek plastikowy, no i na końcu jest zapinana ta siwa maskownica. Generalnie samo odpinanie i wpinanie tego elementu polega na tym, że przy ściąganiu trzeba do siebie troszeczkę pociągnąć i podnieść do góry, a przy ponownym montażu musicie nałożyć, przesunąć do końca i docisnąć. Musi tu nastąpić ruch do przodu. I nie zapomnijcie tutaj o tych dwóch śrubach, które tutaj są do przykręcenia. Samo zapięcie jest też w miarę proste. Przy zapinaniu tego elementu przypomniałem sobie jedną rzecz, a mianowicie te panele dość często w tym miejscu to jest łuk. Nawet zresztą tutaj kamera fajnie to deformuje obraz, widać, że to jest łuk. Natomiast przykręcenie takiego prostego elementu może spowodować Wam z tej strony delikatną deformację i próbę prostowania tego elementu na tym odcinku. Mam na myśli tutaj ten szyld, tą ramkę. Tak więc jak będziecie to sobie montowali, to dokładnie przyjrzyjcie się, co się dzieje z tym elementem, czy nie powstaną to jakieś naprężenia, które spowodują Wam gdzieś tutaj pęknięcie tej ramki i zobaczcie, czy będziecie też mogli to w ogóle zapiąć. I to jest punkt wyjścia przy montażu tego uchwytu. To jest pierwszy punkt podpory mocowania. Zaraz zamontuję tutaj ten drugi punkt. I tu jest trzeci punkt. I te trzy punkty powodują właśnie to, że całość jest bardzo stabilna. Teraz zamocuję ten drugi punkt podporowy w tym miejscu, w tej kratce. I od razu powiem Wam jedną rzecz. Dość często w tych mocowaniach są takie fajne podparcia, takie półkule, które są przykręcane tutaj śrubą. I powiem Wam, że te oryginalne śruby, które są w tych zestawach, są bardzo słabe, krótkie, delikatne. Od razu je, gdybyście chcieli z czegoś takiego skorzystać, wyrzućcie, zastąpcie śrubą tej samej średnicy, ale dużą, dłuższą, tak żeby przeszła przez całą długość tego elementu. Nawet jak będzie Wam wystawała, to nic. Istotne jest to, żeby to była śruba, która dobrze się będzie trzymała, ale tak powiedziałem, ten sam rozmiar, żebyście nie rozerwali tego wszystkiego. Ta oryginalna, która tu była, już pierwszego dnia po prostu puściła. Ale ta, którą wkręciłem, no jest naprawdę dość dobra, długa i mocna i dobrze trzyma. To, co Wam mówiłem, że robiąc przymiarki sobie wyciąłem z grubego kartonu takie paski i próbowałem robić wstępne przymiarki, zanim wygiąłem ten element, miały właśnie na celu to, żeby ta śruba, która wchodziła w środek tutaj tego mocowania, w tą półkulę, żeby właśnie ten otwór gdzieś tutaj wychodził mniej więcej po środku. Tak, żeby to było no, dość dobrze rozmierzone. Tutaj nie ma w tych miejscach żadnych jakichś kątów prostych, to są wszystko kąty ukośne, jak widzicie. Tu mam taki skos, więc to nie wystarczy po prostu zgiąć tak tutaj pod kątem 90 stopni, po prostu na prosto, żeby zgiąć ten płaskownik. Tu jest inny kąt niż tu. Ten pierwszy element jest zmontowany. Tutaj mamy drugi punkt mocowania. To jest ten pierwszy główny, który przenosi największe obciążenia. I to jest tutaj powkładane w tą kratkę. Ten uchwyt jest wpięty w tą kratkę wentylacyjną. Muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba taki pierwszy poradnik na moim filmie, gdzie z ręki kręcę dosłownie tak jak na żywca, jakbym robił Wam relację. Ale ja to oczywiście sobie wszystko potem w programie powycinam, co niepotrzebne elementy
upiększę, poprawię i dopracuję. Teraz pozostaje mi przykręcenie blachy, która przychodzi tu, w to miejsce, i to trzecie mocowanie, ta długa śruba wchodzi tutaj w ten punkt. Dobra, blacha jest przykręcona tylko w tym punkcie. W ten otwór wejdzie śruba od tej oryginalnej podstawy do nawigacji, tak więc blacha będzie mocowana tak de facto do tego płaskownika aluminiowego w dwóch punktach. I pozostaje nam tutaj ten trzeci punkt do wpięcia. I on wchodzi właśnie w ten otwór. I ta śruba tu w tym miejscu jest właśnie po to, żeby nam ta śruba nie wpadała tam głęboko, żeby to było usztywnienie. I teraz zostaje taka najtrudniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Muszę tu założyć z tyłu podkładkę i nakrętkę. Mógłbym sobie ułatwić pracę, gdybym to poluzował albo w ogóle odkręcił, ale powiem wam szczerze, że już mi się teraz tego nie chce zrobić. Zaraz sobie z tym poradzę. Oczywiście ta blacha to nie musi być taka, jakakolwiek inna blacha, cokolwiek. Nawet powiem wam szczerze, lepiej. Ja po prostu miałem taką gotową, więc wykorzystałem. Ale lepiej będzie, jeżeli sobie zrobicie jakąś taką prostokątną. I zaraz wam też wytłumaczę, dlaczego lepiej by było, gdyby tu był, zwłaszcza w tej części, prostokąt. Śruby są podokręcone, ale jak widzicie, to jest forma takiego ramienia ucha i ono może troszkę pracować. Dlatego ja sobie tutaj wcisnę zaraz ten grzybek, który mi podeprze całość w tym miejscu. Podstawa jest gotowa i teraz został mi do przykręcenia ten element. I tak się składa, że ta śruba, o tutaj ta, o w dokładnie, ta śruba swoje miejsce ma ponad krawędzią tej blachy. Dlatego ja zastosowałem jeszcze jedno wzmocnienie, którego wam wcześniej nie pokazałem. Po prostu taka blacha, kawałek tego płaskownika powoduje, że cały ten element jest tutaj usztywniony, wzmocniony i ta jedna górna śruba przechodzi przez ten element, natomiast dolna śruba przechodzi przez tą czarną blachę i przez tą dodatkową blachę, także tu jest takie dość dobre i mocne mocowanie, a trzecia śruba, bo podstawa jest przykręcona na trzy śruby, idzie tu. No i gotowe, wszystko jest podkręcane, wszystko jest podokręcane. Jak ktoś z was ma Volkswagena Craftera z takimi tymi kubkami plastikowymi, jak ja mam, no to już ma jakieś w miarę gotowe rozwiązanie. No, można byłoby jeszcze to pomalować na czarno, byłoby fajnie, będę musiał o tym pomyśleć, albo może czymś obkleję, ale chciałbym wam jeszcze zwrócić jedną uwagę. Tak jak powiedziałem, to jest oryginalna podstawa, która służy do przykręcania nawigacji do jakichkolwiek tam elementów. Jak będziecie ją przykręcali, to stosujcie właśnie takie śruby ze sześciokątnymi łbami, dlatego że one się bardzo fajnie tutaj w tych otworach, które producent przygotował, fajnie się klinują. Więc żeby to wszystko przykręcić do czegokolwiek, nie musicie tutaj kontrować tak, jakby to było w przypadku śrub z krzyżem do wkrętaków krzyżakowych. Takie właśnie te sześciokątne, bez podkładki, idealnie się tutaj wpinają w te trzy otwory. Tego trzeciego już wam nie pokażę. I macie gotowe rozwiązanie do zamocowania tego typu lub jakiejkolwiek innej nawigacji. Muszę wam powiedzieć, że po przerobieniu tego uchwytu i zrobieniu tego trzeciego punktu mocowania w tym miejscu, naprawdę ona teraz oczywiście pracuje, będzie pracowała, ale generalnie rzecz biorąc jest to wszystko bardzo stabilne. No co wam powiem, jak będziecie chcieli to urwać, to zawsze to urwiecie. To jest tylko kwestia przełożenia odpowiedniej siły, ale biorąc pod uwagę ciężar samego ekranu od nawigacji, to jest wszystko w zupełności wystarczające, zwłaszcza że tym głównym elementem nośnym jest tutaj ten płaskownik, ten element wykonany z tego płaskownika aluminiowego, a te dwa punkty, które tutaj są, ten trzeci, ja go tak nazywam, i tutaj jest ten drugi, ich zadaniem jest wsparcie tego od spodu i dodatkowa stabilizacja. Cały ciężar oczywiście jest tutaj na tym. Zapewne interesuje was w tej chwili, jak to faktycznie zdało egzamin w trakcie tych moich iluś tam wyjazdów, kiedy już korzystałem z tej nawigacji. Muszę wam powiedzieć, że jest super.
Na pewno interesuje Was to, czy tutaj w trakcie, jak prowadzę pojazd, czy nie zahaczam ręką o dolną część tego ekranu. Muszę Wam powiedzieć, że odległość mniej więcej między ekranem a kierownicą to jest gdzieś tak mniej więcej, gdzieś tak na 3 palce, troszeczkę więcej, to jest gdzieś 6-7 cm. I owszem, wymaga to pewnego przyzwyczajenia się i kontrolowania swoich odruchów, mam na myśli tutaj manewrowanie prawą ręką, ale jak sobie to wypracujecie, to naprawdę nie jest nic trudnego, szybciutko się przyzwyczajicie, to nie będziecie w ogóle ręką zahaczali o tą nawigację, na przykład w sytuacji, kiedy pracujecie z tą dźwignią zmiany biegów, zmieniacie bieg i prawa ręka wraca z powrotem na kierownicę. Także ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Inna sprawa jest też taka, że tutaj z prawej strony za tą kierownicą w crafterach nie ma żadnej manetki. Jedyna manetka, jaka jest, to jest... Przepraszam na momencik. Jedyna manetka, jaka jest, to jest tutaj z lewej strony. Druga sprawa jest też taka, bo to jest odbiornik radiowy, czy nie przeszkadza mi to w obsłudze tego odbiornika radiowego. Jeżeli chodzi o funkcję radia, czyli włączenie, wyłączenie, ciszej, głośniej, zmiana kanału, nie ma najmniejszego problemu. Ja swobodnie widzę te dwa elementy. Te pozostałe przyciski, które tutaj są, to w ogóle z nich nie korzystam, bo to jest klawiatura do wybierania połączeń telefonicznych. Dzisiaj tą funkcję mi zapewnia dzwonienie, odbierania połączeń telefonicznych właśnie ta nawigacja. Natomiast tu są właśnie przełączniki, przełączam sobie na radio, na odbiornik multimedialny lub właśnie na telefon. W związku z tym, że to działa teraz tylko jako radio, nie jest to mi do niczego potrzebne. Tak samo nie mam najmniejszego problemu tutaj z pracującą tą kratką wentylacyjną. Ten strumień tego powietrza do mnie dociera, aczkolwiek faktycznie nie mogę zmieniać tutaj położenia tych lamelek, które tutaj są. No ale one są akurat tak ustawione, żeby prosto na mnie dmuchało, tak więc wszystko działa tutaj bardzo dobrze i sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, to co już żeście widzieli na tym filmie, a tak praktycznie to Wam powiem, że jest naprawdę bardzo super fajna sprawa, jeżeli jest, powiedzmy, takie zdarzenie, jakie ja miałem w Poznaniu. Wjeżdżałem na rondo chyba czteroopasmowe. W związku z tym, jeżeli wjeżdżam na tego typu rondo, czy na jakieś takie bardziej skomplikowane skrzyżowanie i ono mi się już tutaj na ekranie wcześniej pojawia i chciałbym sobie podpatrzeć wcześniej, jak to dokładnie wygląda to rondo, czy tam jakikolwiek inny przejazd. Jeżeli chcę wcześniej się zorientować, jak to będzie wyglądało, tak bardziej w szczegółach, to kilka ruchów paluchami i macie ten element powiększony na ekranie. Także no muszę Wam powiedzieć, że obsługa tej nawigacji w tym miejscu jest naprawdę bardzo wygodna. Jeżeli byście sobie coś takiego zrobili, to już nie będziecie chcieli mieć nigdy tego typu nawigacji gdzieś tam daleko, także nie będziecie mogli do tego ekranu wygodnie sięgnąć ręką. Inna też fajna sprawa jest taka, że w trakcie jazdy, jak macie ręce na kierownicy, tak żeście już widzieli, jeden ruch, naprawdę odsuwacie tylko dłoń, wykonujecie coś tam na tym ekranie, pomieszacie, powiększacie, coś tam zmieniacie i jak gdyby powiedzieć, nie musicie gdzieś tam daleko sięgać tą ręką, gdzieś się troszeczkę wychylać, no bo krótko rzecz ujmując, jeżeli ja bym tą nawigację zamontował tutaj, tak Wam mówię, no to jeszcze od biedy tu bym sięgnął, znaczy spokojnie bym sięgnął, ale tam dalej na tej półce to już bym musiał naprawdę rękę wysunąć na całą odległość, a tutaj ciach. Tak, żeście widzieli już w tym materiale filmowym. Super, jest to wszystko pod ręką. Naprawdę bardzo komfortowo prowadzi się pojazd i obsługuje tego typu rzecz, jak się ma pod ręką. Jeżeli Was zainteresowała ta nawigacja, to jest konkretnie Garmin 1090 Camper i chcielibyście coś więcej dowiedzieć się na jej temat, to chyba na koniec września ukaże się na moim kanale materiał filmowy. To będzie materiał typu instrukcja działania tej konkretnie nawigacji, ale jest już na moim kanale materiał filmowy typu unboxing, w którym pokazuję, co tam jest w tym pudełku z tą nawigacją, jak ją kupujecie. Jest tam też troszeczkę podstawowych informacji o tej nawigacji. Odnośnik do tego filmu już jest, albo zaraz będzie tam w prawym górnym rogu. Pozostałych z Was zapraszam też do obejrzenia innych materiałów filmowych na moim kanale, tam w prawym dolnym rogu. Już jest odnośnik do playlisty ze wszystkimi materiałami filmowymi. I też mam taką gorącą prośbę, gdybyście zechcieli wesprzeć mój kanał jakąś tam drobną kwotą, pod materiałem filmowym jest przycisk podziękuj. Możecie mnie dofinansować jakąś tam drobną, kilkunastozłotową kwotą,
To mi też pomoże w jakimś stopniu finansować te wydatki związane z przygotowywaniem innych i następnych materiałów filmowych, które tworzę dla Was. I gorąca też prośba do tych z Was, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Pod filmem jest przycisk subskrybuj, ewentualnie tutaj macie logo Van Navigator, albo zaraz będzie w lewym dolnym rogu. Wciśnijcie to, dajcie mi suba, a funkcja dzwonka z opcją wszystko zabezpieczy Was przed tym, żebyście nie pominęli żadnego nowego materiału filmowego, bo jak z niej skorzystacie, no to YouTube Was zawsze automatycznie powiadomi, że na moim kanale już jest nowy materiał filmowy. A na dzisiaj to wszystko, serdecznie Was pozdrawiam, hej, cześć!